Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny i letni dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Ach, za mną taki wspaniały, cudowny dzień, ale o wszystkim opowiem wam w czwartek przy okazji podsumowania miesiąca. A dzisiaj, tak jak zapowiadałam, tak jak obiecałam, będzie trochę magii, trochę czarodziejstwa i trochę historii. Bo dzisiaj razem z Bonnie Blue, zainspirowane przez Malitę Co Czyta, którą serdecznie pozdrawiamy, zabieramy was w podróż do XVII-wiecznego Paryża na dwór Króla Słońce, gdzie szykują się tajemne spiski. Będzie to powieść, którą recenzujemy dla was we współpracy z księgarnią internetową Bonito, do której link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla was, Czara Wyroczni, Judith Merkel Reilly. Paryż, XVII wiek, panowanie Ludwika XIV, zwanego Królem Słońce. Nastoletnia Genevieve Pasquier, dziewczyna z dobrego domu, ale nieszczęśliwej rodziny, zostaje uratowana przed samobójstwem przez tajemniczą damę. Tą damą jest Catherine Monvoisin, zwana w swoich kręgach La Voisin, królowa paryskich czarownic. La Voisin wciąga Genevieve do swojego stowarzyszenia, obiecując jej upragnioną zemstę, bogactwo i szacunek. I tak ambitna dziewczyna zamienia się w Markizę de Morville, wróżbitkę czytającą przyszłość z tafli wody. Wkrótce trafia na wersalski dwór i to właśnie tam zaczyna się niebezpieczna towarzyska rozgrywka. Czara Wyroczni to po pierwsze powieść na faktach, ale o tym opowiem wam za chwilę. To historia niezależnych, przedsiębiorczych kobiet, które miały niezwykłą smykałkę do biznesu, potrafiły wykorzystać słabość Wersalu i upleść sieć niezwykłych intryg. To opowieść o dorastaniu do zemsty, o mocy, jaką czerpać można z własnej ambicji i inteligencji. O czarownicach, o trucicielkach, o fabrykantkach aniołków i alchemikach, którzy nie cofną się przed niczym, byle uzyskać swoje wpływy. Nie wiem, czy wiecie, ale Judith Merkel Reilly oparła swoją Czarę Wyroczni o prawdziwe wydarzenia. Otóż według historycznych dokumentów paryskiej policji w tamtych czasach miała miejsce tak zwana afera trucizn. To właśnie wtedy z ramienia króla paryski prefekt policji niejaki Larigny odkrywa organizację Catherine Monvoisin i demaskuje ją przed całym światem. Większość postaci w powieści to postacie historyczne, łącznie z całą siatką czarownic z Monvoisin na czele, nie licząc nawet wszystkich kochanic króla i dworzan. Więcej szczegółów znajdziecie w tekście na blogu, koniecznie zajrzyjcie, link znajdziecie pod tym filmikiem. A teraz w ramach podsumowania mamy dla was trzy powody, dla których warto pożyć, warto dać się wciągnąć w sieć intryg i spojrzeć w Czarę Wyroczni Judith Merkel Reilly. Po pierwsze, krąg czarownic. Silne, niezależne, zaangażowane, pełne tajemnej wiedzy czarownice paryskie z Monvoisin na czele. Po drugie, Markiza de Morville. W odróżnieniu od swojego alter ego, Markiza de Morville jest postacią wyrazistą, fascynującą i aż chciałoby się ją zobaczyć przy pracy. Po trzecie, fakty historyczne i fikcja literacka. To jest największy as w rękawie Judith Merkel Reilly. Doskonale skonstruowana fikcyjna fabuła wokół prawdziwych wydarzeń. Perełka opowieści. Czara Wyroczni Judith Merkel Reilly zaskoczyła mnie swoim dopracowaniem i rozmachem. To niby jest fikcja historyczna, ale ubrana w taki sposób, że sami czujemy się, jakbyśmy byli świadkami czegoś tajemniczego i zakazanego. Śledzimy losy Genevieve, aka Markizy de Morville i zastanawiamy się, jak to jest możliwe. A kiedy na dokładkę jeszcze dowiadujemy się, że większość postaci to postacie historyczne, a część wydarzeń miała miejsce naprawdę, to uwierzcie mi, to całkowicie zmienia perspektywę. Nagle Czara Wyroczni zyskuje zupełnie nowy wymiar i aż korci, żeby dowiedzieć się więcej o tej opowieści. Jak sami widzicie, Czara Wyroczni to nie jest zwyczajna historia spisków, czarownic czy alchemicznych sekretów, ale pełnokrwista, przepyszna powieść, która porwie wszystkich miłośników takich dworsko-paryskich klimatów. Ogromnie wam polecam, do zaczytywania się i do zachwycania. I to wszystko na dziś. Za Czarę Wyroczni Judith Merkel Reilly dziękuję raz jeszcze księgarni internetowej Bonito. Po więcej Czary Wyroczni, po więcej ciekawostek historycznych, koniecznie zajrzyjcie na bloga. A my widzimy się już w czwartek, bo nadchodzi podsumowanie miesiąca. Do zobaczenia, pa pa!